Szanowni Państwo, przed nami odznaczenia osób, które tworzyły historię powiatu kaliskiego. To przewodniczący i radni, którzy na rzecz powiatu kaliskiego pracowali 3 kadencje i więcej. Statuetki z okazji 15-lecia samorządu powiatowego w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego. Wręczą starosta kaliski Krzysztof Nosal i przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak. Zapraszamy. A statuetki otrzymują przewodniczący Rad Powiatu Kalickiego wszystkich kadencji samorządu. Hieronim Kasprzak, przewodniczący Rady Powiatu Kalickiego pierwszej kadencji. Zapraszamy. Stanisław Jamnicki, przewodniczący Rady Powiatu Kalickiego w drugiej kadencji. Również zapraszamy. Andrzej Dolny, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego w trzeciej kadencji od 29 listopada 2007 roku, wicestarosta kaliski, radny Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje. Sławomir Czapski, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego w trzeciej kadencji, wicestarosta kaliski w drugiej kadencji, radny Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje. Zapraszamy Państwa na scenę. Pan Mieczysław Łuczak, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego w czwartej kadencji, radny Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje również. Zapraszamy. Kolejni odznaczeni to Benedykt Owczarek, radny Rady Powiatu Kaliskiego przez 4 kadencje. W tym roku otrzymał medal papieża Franciszka za zasługi na rzecz lokalnej społeczności i działalność społeczną. Leszek Aleksandrzak, starosta kaliski w latach 1998-2006, radny Rady Powiatu Kaliskiego wybrany na 3 kadencje. W trzeciej kadencji także został posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszam. Zapraszamy pana Stanisława Błaszkowiaka, radnego Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje. Również pana Józefa Dancewicza, radnego Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje. Panią Marię Krawiec, radną Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje. Henryk Muszyński, radny Rady Powiatu Kaliskiego także przez 3 kadencje. I pan Bogumił Pośpiech, radny Rady Powiatu Kaliskiego również przez 3 kadencje. Zapraszamy wszystkich Państwa. Przypomnimy raz jeszcze nazwiska osób, które tworzyły historię tego powiatu. To pan Hieronim Kasprzak, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego pierwszej kadencji. Stanisław Jamnicki, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego w drugiej kadencji. Pan Andrzej Dolny, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego w trzeciej kadencji, a od 2007 roku wicestarosta Kaliski. Sławomir Czapski, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego w trzeciej kadencji, wicestarosta Kaliski w drugiej kadencji, radny Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje. Pan Benedykt Dowczarek, radny Rady Powiatu Kaliskiego 4 kadencji. W tym roku otrzymał medal papieża Franciszka za zasługi na rzecz lokalnej społeczności i działalność społeczną. Przypominam również, że medal otrzymuje pan Leszek Aleksandrzak, starosta Kaliski w latach 1998-2006. Pan Stanisław Błaszkowiak, Józef Dancewicz, Maria Krawiec, Henryk Muszyński i Bogumił Pośpiech. To wszyscy odznaczeni. Radni Rady Powiatu Kaliskiego przez 3 kadencje. Zapraszamy Państwa do wspólnego zdjęcia. Gratulujemy serdecznie.
Serdecznie Państwu gratulujemy i dziękujemy. Szanowni Państwo, przed nami kolejne specjalne podziękowania. Tym razem podziękowania dla mieszkanki Liskowa, pani Gabrieli Gierosz. Zapraszamy serdecznie na scenie panią Gabrielę Gierosz, która przez 33 lata pełniła funkcję kierownika zespołu folklorystycznego Liskowianie, który powstał w 1980 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Liskowie. Z jej inicjatywy obecnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Zespół i kapela wykonują repertuar z okolic Liskowa i całego regionu Kalisza, według zbioru pieśni opracowanych przez profesora Lisakowskiego. Efektem tej pracy jest obrzęd staropolskie Dożynki. Zapraszamy do wręczenia tego odznaczenia również z panią wójt Marią Krawiec, pana starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala. Zespół i kapela Liskowianie uczestniczą w biesiadach, estradach folkloru ziemi kaliskiej, międzynarodowych targach Polagra Farm w Poznaniu oraz w innych przeglądach i festiwalach na terenie całej Polski. W 2004 roku zespół wraz z kapelą brał udział w uroczystych obchodach wejścia Polski do Unii Europejskiej w Marienbergu w Niemczech. Owocem współpracy polsko-niemieckiej była płyta nagrana z niemieckim zespołem folkowym. Liczne nagrody, dyplomy i podziękowania zgromadzone przez wszystkie lata działalności świadczą o znaczącym wkładzie zespołu i kapeli Liskowianie na rzecz rozwoju kultury oraz pielęgnowania tradycji ludowych regionu kaliskiego. Zespół i kapela Liskowianie otrzymali m.in. odznaczenie za zasługi dla powiatu kaliskiego oraz Rady Powiatu Kaliskiego, odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego i Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Gratulujemy serdecznie pani Maria Gierosz. Gratulujemy wszystkim odznaczonym. To już wszystkie odznaczenia dzisiejszego wieczoru i zapraszamy teraz naszych szanownych gości do zabrania głosu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Kilka zdań nawiążę króciutko do wystąpienia wikariusza diecezji kaliskiej, który mówił o biednych, o chorych. Myślę, że również zadania samorządów to jest pomoc biednym, ubogim, pomoc tym potrzebującym i chorym. I cieszyć się należy, że w Radzie Powiatu uzyskaliśmy kiedyś zgodę na to, żeby powstały ważne jednostki w powiecie kaliskim, Środowiskowy Dom Samopomocowy w Liskowie, Dom Pomocy Społecznej, czy z udziałem gminy Lisków, Zakład Aktywności Zawodowej i udziałem gminy Koźminek, Warsztaty Terapii Zajęciowej. I myślę, że warto o tych jednostkach pamiętać, bo one są kluczowe i ważne dla osób, które potrzebują pomocy. Chcę serdecznie pogratulować zasłużonym dla powiatu kaliskiego, nowej grupie tych zasłużonych. Myślę, że ważne wydarzenie dla każdego, kto takie wyróżnienie otrzymuje. Serdecznie gratuluję wyróżnionym. Dziękuję za podziękowanie, za pracę w samorządzie, a w związku z tym, że spotykamy się w nowym roku wszystkim mieszkańcom powiatu, za Państwa pośrednictwem, życzę, aby ten rok 2014 spełnił Państwa marzenia, aby samorząd był tym, czego Państwo oczekujecie od samorządu i aby w tym roku można było sobie powiedzieć, że udało zrealizować wszystko, czego oczekiwaliśmy. Wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie pośle. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pozwolę sobie złożyć serdeczne gratulacje dla wszystkich samorządowców powiatu. 15 lat to jeszcze co prawda wiek młodzieżowy, ale jak wiemy, powiat nie jest wynalazkiem sprzed 15 lat, bo poloniści dobrze wiedzą, że również i w poezji Mickiewicza już występował powiat i jest on z polską tradycją bardzo związany. Gratuluję wszystkim samorządowcom powiatu tego jubileuszu i osiągnięć, którymi przez te 15 lat mogą się pochwalić. Proszę Państwa, kończąc, pozwolę sobie również złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dla władz, dla mieszkańców wszystkich miast, miasteczek i wiosek powiatu kaliskiego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu senatorowi Witoldowi Sitarzowi i zapraszamy pana posła Józefa Rackiego. Zapraszamy przedstawicieli Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
Szanowny panie starosto, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w rok jubileuszu 15-lecia istnienia powiatu kaliskiego składamy na pana ręce wyrazy uznania za kreatywną działalność kaliskiego samorządu. Trud i wysiłek ponoszony dla rozwoju społeczności lokalnej przyczynił się do ukształtowania pozytywnego wizerunku ziemi kaliskiej. Dziękujemy za dotychczasową dobrą współpracę. Wierzymy, że pańska działalność będzie nadal kontynuowana przez inicjatywę i będzie nadal kreowana dla rozwoju lokalnych problemów sołectw kaliskich. Za wnoszony wkład i wysiłek życzymy państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej i społecznej. Na pana ręce, panie starosto, składamy ten list gratulacyjny, a zarazem skromny upominek. Mam jeszcze tylko dwa słowa dla pana Michała, a zarazem kolegi sołtysa. Dziękujemy ci, Michale, za wielkie serce, za twą charyzmę, jaką okazujesz dla działalności społecznej. Michale, wytrwałości w tym wszystkim. Nieważne, jakie się ma stanowisko, ważne, jakim się jest człowiekiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panom. Dziękujemy bardzo i zapraszamy pana posła Józefa Radzkiego. Gratuluję odznaczonym i wyróżnionym. I jeszcze raz podkreślę, że cieszę się bardzo, że te odznaczenia otrzymali ci, którzy 15 lat temu ten powiat reaktywowali. Pozwólcie, że do tych życzeń prosili mnie europoseł Andrzej Grzyb, Angelika Możdżanowska, senator Rzeczypospolitej Polskiej i Piotr Walkowski dołączają się. Także życzymy wam, samorządowcy, dalszych owocnych dni i roku w pracy, aby powiat kaliski słynął w Polsce i w Wielkopolsce jako ten najbardziej zapracowanych ludzi. Gratuluję wam. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszamy delegację władz samorządowych miasta Kalisza. Pana wiceprezydenta Daniela Sztandera i pana wiceprezydenta Jacka Konopkę. Zapraszamy serdecznie. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo, święto to czas składania życzeń, czasami otrzymywania, przekazywania prezentów. I dzisiaj chciałbym w imieniu władz miasta Kalisza, w imieniu mieszkańców Kalisza złożyć wszystkim mieszkańcom ziemi kaliskiej, powiatu kaliskiego najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Życzenia zdrowia, bo jest nam niezbędne. Życzenia szczęścia, bo jest nam to szczęście w życiu bardzo potrzebne. I życzenia miłości, bo ta miłość jest najpiękniejsza i trudno bez niej żyć. Tego wszystkiego państwu życzę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękujemy bardzo. Wiceprezydent Daniel Sztandera, wiceprezydent Jacek Konopka, władze miasta Kalisza. A zapraszamy na scenę pana Daniela Tylaka, prezesa Związku Czyste Miasto, Czysta Gmina. A następnie pana prezydenta Ostrowa, pana Jarosława Urbaniaka. Szanowny panie starosto, z okazji święta powiatu kaliskiego połączonego z obchodami 15. rocznicy powiatu kaliskiego składam wszystkim radnym, pracownikom samorządowym i mieszkańcom powiatu kaliskiego jak najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Chcę również w imieniu Zarządu Związku i Kierownictwa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw złożyć serdeczne podziękowania za współpracę w zakresie kształtowania pozytywnego klimatu, w zakresie wszelkiego rodzaju działań proekologicznych. Dziękuję serdecznie za wszystko, co udało się razem
zrobić i gratuluję z tej okazji wszystkim współpracującym z nami w tym zakresie. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. Prezydent miasta Ostrowa. Pragnę bardzo i życzę wszystkim, nie tylko samorządowcom, nie tylko politykom, ale przede wszystkim mieszkańcom powiatu kaliskiego, Kalisza i powiatu ostrowskiego, żeby współpraca, brak uprzedzeń, szukanie w ludziach tego, co dobre i co nas łączy, a wtedy, gdy nas różni, to szukanie tego, żeby u sąsiadów znajdować to, że coś lepiej robią, bo żeby nie wchodzić w szczegóły, które mogą kogoś drażnić, naprawdę w Ostrowie Andrutów nikt nie umie tak upiec jak w Kaliszu. Proszę mi wierzyć. Więc życzę wszystkim tej budującej przyjaźni w ramach aglomeracji, bo gdy tego nie zrobimy, to zapraszam na Dolny Śląsk zobaczyć, jak wyglądają miasta powiatowe i jak pięknie przez lata Wrocław ich wysysa. Wszystkiego dobrego, dużo życzliwości wzajemnej życzę Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie prezydencie. Szanowni Państwo, kończymy część oficjalną naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy na kontynuację części artystycznej 15-lecia powiatu kaliskiego. Abonament na szczęście i aktorzy Kaliskiego Teatru. To będzie recital Agnieszki Dulemby-Kaszy w tekstach Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy serdecznie. Zaśpiewamy dla Państwa kilka piosenek ze spektaklu Abonament na szczęście. Są to piosenki, które pisała Agnieszka Osiecka i zakładam, że znacie Państwo te piosenki, więc byłoby cudownie, gdybyście zaśpiewali ze mną. Chociażby refreny. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojęte. Ole, 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 ola, oli, bogini niepojęte i pomóżcie mi. Ole, 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 ola, oli, bogini niepojęte. W czerwonym żarze rzewnych rząs płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo lśnią niewinnie i łagodnie. Cy, 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 niewinnie i łagodnie. Cy, 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 niewinnie i łagodnie. Znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją ci wierzące. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, 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 ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, 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 ola, oli, niech żyją ci wierzące. Żyją dzikie żądze. Ale, ale, ale.
Co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzała z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka wróżą skarb, on nie jest grosza wart, a weź go czart. Małgośka tańczy, pi, a z niego sobie kpi. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z nim. Widziałam biały świt i dom święty, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka, wróżą skarb, on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart. Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto, czerwone buty w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu: ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko klął. Co ona była, blada tak i drobna tak, jak w polu mak, a on był dobry i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, chyba że zdarzy się cud. Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął i tam nie kochał, tylko bił i grając w bingo piwo pił. Co ona była, szara mysz, a z miastka wciąż nadchodził list: powracaj, gdy ci szczęścia brak. A ona mu pisała tak: ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty
z groszy ściała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, chyba że zdarzy się cud. Aż nadszedł dzień, wróciła tu i oczy się zalśniły mu. Wnet ją za żonę szybko wziął i cały rok się cieszył nią. Co ona była słaba tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodzi na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że z groszy z ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, chyba że zdarzy się cud. Ani nie gada, ani nie kima. Chęć ma po prostu, chęć ma na klina. O popelina, o popelina. Nie chce na tańce, ani do kina. Trochę na bańce tępa blondyna. Nikt jej nie powie, moja jedyna. Stare bilety, w drugiej kieszeni rybne filety. Dałbyś jej smyku szklaneczkę wina. O popelina, o popelina. Nie ma kuzynki, ani kuzyna. Nie zna Paryża, ani Londyna. Świat jej smakuje jak sacharyna. O popelina, o popelina. Przez życie, kroczek za kroczkiem, a życie nie chce zagrać na zwłokę. Czasem popłacze, czasem przeklina. O popelina, o popelina. Pewnego ranka ruszy po szynach, sama jak palec tępa blondyna. Tak się wspaniale wolność zaczyna. O popelina, o popelina, o popelina, o popelina, o popelina. A teraz tak smutno. Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki, gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć. Na piecu gdzieś mieszkają plotki, wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Niewiele im trzeba, żywią się nami. Szczęśliwą miłością płacze mi snem. Normalnie od przychodzą drzwiami. Pośpieszne jak dym i lotne jak cień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień.
gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz. Tam każdy ptak zna swego pana. Tam wiedzą, co jesz, co pijesz, z kim śpisz. Gdy noc na miasteczko spada jak sowa, splatają się ręce takich jak my. I strzeże nas księżyca owal, by żaden zły wilk nie pukał do drzwi. A potem siadamy tuż przy kominku i długo gadamy, że to, że sio. Normalnie jak ten tłum na rynku. Pleciemy co kto, gdzie, kiedy, z kim, kto.